about money that I don't accept. Witam serdecznie, jestem Hashi, a to jest Poppy Playtime. I ja nie wiem, co ja tu robię, bo ja się boję tej gry. Ale chyba będę w nią dzisiaj przechodził, bo obiecałem sobie na jakimś streamku, że ją sobie będę streamował. Ale jednocześnie ją sobie nagrywam, także wrzucę ją sobie na kanał. Więc co, chyba możemy zacząć. Nie wiem, ta muzyka mnie denerwuje, słyszymy, ja to przyciszyć jakoś. Dźwięki chyba mogę troszkę głośniej. Tu chyba wszystko gigiet. Dobra, lux. Jeszcze pozwolicie, tylko kliknę sobie play. 3 sekundy mniej. Dobra, jest lux. Generalnie to tak. Teraz ta gra jest popularna. Miałem zrobić chapter trzeci, bo wiadomo, wszyscy teraz robią chapter trzeci, ale ja tak lubię sobie przejść wszystko od początku, a że jeszcze nie robiłem chaptera pierwszego i chaptera drugiego, no to oczywiście go zrobimy. Więc dobra, zacznę, a potem będę gadał najwyżej. Więc dobra, new game klikam. Chapter pierwszy, chyba każdy go już zna, ale... Ale ja nie znam. Nie no, znałem też. Nie będę mówił, że nie znam. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. To jest Elliot Ludwig, chyba. Talk to her. Poppy gives her answers. Jakieś sekrety? She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Jakieś tam znam. Hard to believe. Just watch. Jak znam jakieś sekrety, to będę w trakcie gry gadał, bo teraz to tak nie wiem. To jest Poppy. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect, thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it. And smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. Tak wygląda pięknie nasza fabryka. A to jest makowy kwiat chyba. Tak mi się wydaje. Ogólnie chciałem tylko powiedzieć, że się mega boję i że przeszedłem tą grę raz. Chapter drugi chyba nie przeszedłem cały. A chapteru trzeciego nawet nie mam kupionego jeszcze. Więc mogę kiedyś przejść jeszcze chapter trzeci tutaj na Steamie, czy tam nagrać odcinek. Poppy lubiała Mega Maki? Aha. To by wiele wyjaśniało. I dobra, i się chyba pojawię w fabryce już, tak mi się wydaje. Tak, jestem. Escape to pauza. Dobra, no to zaczynamy. I już mnie ciarki przyszły na sam początek. Dlatego jest ten kwiat kwiatem przewodnim. Aha, okej. Okay. No i dlatego też gaz makowy i tak dalej, tak? I tak się zamieniało dzieci w zabawki. Dobra, no to zacznijmy od kasety. Nie no, pisz. Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Nie ma to napisów? Yeah. Nie, chyba nie ma, chyba tylko w trzecim chapterze są napisy, tak coś mi się... Bez sensu trochę. Game language. We play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which,
Once set off, we'll turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. Not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Tutaj była ręka w ogóle Hagiego Wagiego tutaj przed chwilą na telewizorku i zauważyłem, że oni zawsze jak gadają o jakiejś zabawce, to wtedy jest ręka ta pokazana, nie? Że cały czas tak jest do trzeciego chaptera, że zawsze jest ręka kogoś. Generalnie ja preferuję postaci naszej głównej wyjść tymi drzwiami i tutaj nigdy nie wracać, ale niestety się nie da, więc... Więc trzeba niestety iść. Więc dobra, no to tradycyjnie, czy ja pamiętam jak to wszystko wyglądało? Oczywiście, że pamiętam. Pierwszy chapter chyba każdy zna na pamięć. Dobra, tak zgadywałem tylko. Zaraz ogarniemy. Nie ma drogi? No cóż, Veluk. Siema, Veluk. Dobra, pociąg, co nie? To był pociąg, dobra. Pierwszy chapter chyba nie jest taki straszny, okej? Okay? Drugi będzie gorszy, a trzeci to już w ogóle. Ja trzeciego nie wiem, czy ja przejdę trzeci. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Zielony, różowy, żółty, czerwony. A czekaj, a to nie powinno być od tyłu? Zielony, różowy, żółty, czerwony. Czerwony, żółty, zielony... O, dobra, nie wiem. Dawaj, dawaj. Jeszcze raz, czekaj. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Dobra, pamiętam. Nie ma czatu w tej grze. Jak posrasz się, to trudno. No nie no, czytam czat i nie pamiętam już. Zielony, różowy, żółty, czerwony. Dobra, pamiętam. Łatwo. Ale coś mi się wydaje, że jak od tyłu bym ten kod wpisał, to też by zadziałał. Ale może nie wiem. Dobra, jest kaseta. I tutaj będziemy mieli... Oj, dodali teraz, że mogę skipnąć to, ale nie będę skipował. Grab pack. Rozumiem, Welek, że znasz tą grę i że lubisz ją, chyba. Ja generalnie jestem fanem, ale boję się trzeciego chapteru mega, ale drugiego trochę też. Dobra, no to wiadomo o co chodzi. No, masz rękę i tak dalej. No, thank you, no, okej. Dawaj. Dobra, początek jeszcze nie jest taki straszny. Chociaż samo to jego takie chodzenie, jak on tak tupie bez nóg, to już jest straszne, tak szczerze. Dobra, daj mi tego grabpaka. Dobra, no i mamy grabpaka. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział o co chodzi, to sam mogę przyciągać rzeczy. Ale chyba każdy wie o co chodzi w Poppy Playtime. I dobra, no i idziemy dalej, no bo co ja mam tu robić? Oj, się cykam. Mimo... No i jest i Hagi Wagi. Mimo, że wiem co się wydarzy w pierwszym chapterze, bo pierwszy chapter to ja chyba znam na pamięć. Jest... W ogóle to czemu nie zaatakujemy tych... Ej, też się kiedyś zastanawiałem nad tym, że skoro tam pokazywane, że grabpakiem mogę głowę wyrwać, to czemu na przykład takiemu Hagiemu nic nie mogę zrobić? No ale dobra, no Hagi Wagi se tu stoi. Tak teraz do niego podchodzę i... Nie zdziwiłbym się, jakby mnie zaatakował, ale dobra. Tutaj mogę guzik kliknąć. Co tu pisze? Dobra, nieważne. Okej, okay. Przypomina mi się, przystojny jak zawsze, dokładnie. Ja mam tą maskotkę po Hagiego Wagiego. Stoi obok mnie. Mam nadzieję, że mnie nie zje. A jak kliknę to drugi raz, to będzie znowu muzyka? Tak. Dobra, idziemy dalej. I patrz, i się drzwi się zamykają, nie? I tego wcześniej nie było. I nie mogę ich otworzyć, łota! Ale widać go tam. I wcześniej to było tak, że były otwarte cały czas i sobie mogłaś, wiesz, widzieć na przykład jak on znika. A teraz to naprawili, już nie można. Oho, a tego nie widziałem, że tutaj było takie coś. Dobra, czas użyć mózgu, mówisz?
Dobra, git. No i tu wiadomo, no trzeba to po prostu tak sobie przenosić. Cyk. Cyk, no to na początku i czekaj, patrz, będę widział jak znika. Nie będę widział, ale od teraz się zaczyna już robić bardziej creepy, bo wiemy, że go tu nie ma. I od teraz będzie mnie atakował. Ale fajnie co zrobić, że się te drzwi zamykają, bo kiedyś jak grałem, to się nie zamykało. I było widać, jak on znika po prostu, nie? No i dobra, i teraz mogę ja robić tu za Hagego. Ale mogę iść też dalej. Jestem ciekawy jednej rzeczy. Poszedł po meleko, okej. Jestem ciekawy, czy jak będę miał czerwoną rączkę, to czy będę mógł tu wrócić i otworzyć tamte drzwi. Bo tutaj wszystko jest zamknięte, nie? Innovation. Innowacje? Co tam niby będzie? Ty, a co jak się okaże na przykład, że za tymi drzwiami siedzi sobie prototyp 1006? Mega friend. Dobra, idziemy stworzyć sobie przyjaciela. Candy Cat. Candy Cat, tak. Dobra, tutaj jest oczywiście Hagi. Jakby ktoś chciał ten. Ciekawostkę, to ciekawostka jest taka, że on tutaj serio stoi. Tylko nie widać go, no bo zniknął, ale on tu serio stoi, jakby ktoś ten. A tutaj są Stairways to Hell, czyli schody do piekła. Ale tam nie wejdziemy. No i co? No i trzeba przez to przejść. To idziemy. Niby wiedziałem, że to tu będzie, ale lekko się wstrygłem. Czy jest takie słowo w ogóle? Lekko się wystraszyłem, ale tylko dlatego, że myślałem, że to będzie trochę dalej, a nie tutaj, ale dobra, git. Teraz się taka muzyka zaczęła robić niefajna. Mogę to otworzyć z tej strony? Nie mogę. Zawsze byłem ciekawy, czy tam jest coś za tymi kartonami. Wiem co zrobię, jak będę miał dwie łapki, to tu przyjdę. Dobra, tutaj jest potrzebna kaseta, która wiem gdzie jest oczywiście. Dobra, i git. I mamy to. O, lux. I teraz muszę znaleźć trzy takie jeszcze, dobra, to idziemy. Dobra, tutaj mamy jedno. Tu mogę sobie otworzyć drzwi. Dobra, nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Na razie nie jest aż tak strasznie. Drugi chapter chyba jest gorszy. Tutaj była kaseta, jak widzieliście. Dopóki będzie ktoś... Ja właśnie dlatego robię streama, bo jakbym robił odcinek i bym sobie tutaj siedział sam, to by było trochę strasznie. Ale że robię streamka i gdzieś tam, wiecie, pisze do mnie jakiś welek, tutaj jakaś emiśka, to zawsze jest jakoś tak trochę przyjemniej. Dobra, tu jeszcze jednego mi chyba brakuje, tak? Pewnie gdzieś tu z tyłu będzie. O, właśnie. Bo one się chyba jakoś randomowo respią. No i dobra, i możemy iść. Bo tutaj są drzwi otwarte. Mówię, będę się mógł wrócić z czerwoną łapką. Będzie tu łapka jakaś? Znowu? O! Rich, to jest ten! To. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. I get it. It's a nice program and all on brand. It's just hard to be happy about it when many... Próbuję zrozumieć, co się gada. Because we can't find stupid hockey boxes! Rich. Oh, you're right. You're right. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more abominable. Is that even a word? Abominable. Właśnie, jakby napisy były te, chociaż angielskie, to by było łatwiej to zrozumieć trochę. Bo tak to czasami nie rozumiem w ogóle, co oni gadają, ale to... Patrz, to jest Huggy Wuggy. Widzisz? Widzieliście? Tam był Huggy Wuggy. To jest kolejna ciekawostka. Jakie to jest głośne, ja nie wiem, czy ja nie powinienem sobie przyciszyć trochę. Z jednej strony się boisz i chcesz sobie przyciszyć, z drugiej strony jak przyciszysz, to trochę nie ma sensu już, nie? Dobra, wrócę się. Ja się boję tędy. Dobra, idę. Patrz to! Znowu się to pojawiło.
Ale bo to pewnie się tu nie pojawiło, tylko pewnie tutaj cały czas tak jest. Dobra, wróćmy się. Aha, no to fajnie macie. Ale tak szczerze jestem ciekawy, czy tam za tymi drzwiami coś mogłoby być, no bo stwórcy po coś to tam dali, tak? Co, dali se to tak, żeby se tam stało po prostu i tyle? Mogłoby tam coś być, ale z tego co wiem, to ani w drugim, ani w trzecim chapterze nigdy się tam nie wrócimy już, co nie? A właśnie, chciałem zobaczyć, co tam, coś tam jest za tymi kartonami. Zawsze mi się wydawało, że tam coś może być. No kurde. Fuck. Idź se stąd. Kurde. O, a tu jest ten. Jakaś rozwalona zabawka. Tu jest kawałek przeg... What the hell? Dobra, nieważne. Dobra, chyba tu nic nie ma. Dobra, bez sensu tu wchodziłem. W sumie co by tu miało być, ale zawsze tak myślałem, że może coś tu jest. O, tu jest popiół. Troszkę. Dobra, idziemy dalej. Tu jest jakieś dziecko. Miałem wrażenie, że to też kiedyś inaczej wyglądało, to dziecko. Dobra, nieważne, idziemy dalej. Mogliby dodać jeszcze jakieś easter eggi, na przykład, że teraz po aktualizacjach, że jest jeszcze coś więcej. Kurde, się ciemno zrobiło. Poszedł. Dobra, tu jest dwójka, czyli tutaj muszę ten prąd doprowadzić, tak? Tędy nie wyjdę, muszę iść tędy. Dobra, Lux. I te zawsze, te takie, nie wiem jak to nazwać. Muszę zawsze je zasilić, bo inaczej nie zadziała. Patrz, w tych działa to. Będę jechał? Nie jadę. A to leci, leci tu, a stoję i tutaj i stoję. Zepsuli to. Dobra, tu jest jedynka. Dobra, dobra, już pamiętam o co chodzi. Tutaj trzeba. Cyk. Powracam, już byłaś... A, dobra, nieważne co robię. Norel napisy, no napisy mi się przydały. Dobra, jedziemy. Jakby było po polsku, to w ogóle już by było luks, ale po polskie to zawsze są pomijany jest język polski niestety. Nie mogę rękami uderzać, no mogę. Ja myślałem, że to parówka, a to była ręka lalki jakaś. Jakby chociaż były po angielsku te napisy, to by już było lepiej, bo można byłoby coś zrozumieć. Właśnie się wystraszyłem powtórnie. A, dobra, nie masz. Dobra, git. Generalnie ta fabryka jest opuszczona chyba z 10 lat czy coś. I nadal takie zabawki lecą tam stamtąd. Ciekawe, skąd oni to biorą. Nic power, potrzebuję power. Okej. Okay. Potrzebuję mocy, więc dobra, to lecimy na górę standardowo. Jestem ciekawy jednej rzeczy, ale to za chwilę. Dobra, Lux. Ciekawe, czy czerwona łapka kiedyś wróci, na przykład w czwartym chapterze czy coś. Dobra, tutaj jest potrzebna różowa kasetka. Jakby ktoś nie wiedział, gdzie ona jest, to ja wiem, gdzie jest. Tutaj jest. Dobra, Lux. Idziemy sobie ją odsłuchać, bo chyba jej nigdy nie odsłuchiwałem tak, żeby ją oglądać, tylko zawsze pomijałem ją. So, Stella, what made you want to work at the Playtime? To jest ręka jakiegoś gościa. Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults aren't just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older, and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things, though. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? All right, I think we're getting a little off track.
On gadał, nie wiem kto to był, ale ta druga, ta typiara, to chyba była Stella. Nie pamiętam jak się ona nazywa, ale... Stella jakaś tam. I ona chyba jest w drugim chapterze, tam prowadzi po Game Station, co nie? Ale nadal nie zrozumiałem o co chodzi. A czekaj, nie, to nie da. Miało być tutaj. Tyk. 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 No i git. Lub. Dobra, to wiem jak się to robi, więc łatwo poszło. A jestem ciekawy jak będzie, jak będę robił na przykład takie zagadki w chapterze trzecim. Mogę to wziąć jeszcze, czy nie? Mogę. Oj, patrz, i teraz zjeżdżam na tym. Fuck. Nie, to nie zadziałało tak jak chciałem, to nie zadziałało. Mega Friend 1960. A ja Ludwig was tak, tak, no dokładnie o to właśnie chodziło. Dobra, lecimy. Jest takie to głośne. No dobra, to co? Dopuszczamy te. No, pójdę to. Dobra, i w tym czasie patrzcie co zrobimy. Dawaj, dawaj, chodź tu. Zrobimy tutaj. Dobra, robi się chyba, nie? Okej, tutaj się pokolorował. Gdzie? Tu będzie wchodził. No właśnie, żebym mógł przejść, no o to chodzi właśnie. Jestem ciekawy, czy jak na przykład tu skoczę, to mogę. Jakiś inny dźwięk był. Mogę to wrzucić na górę? O, widzisz. Mogę to pociągnąć? Mogę! To zrobimy mu tu slalom. To też mogę? O, fuck, ale luksus. Dawaj, chodź. On idzie nie z tej strony, gdzie masz duży karton? Co ty gadasz? Luksus jest. A ja tu zrobię Minecraft. Nie wiem czy dam radę, tak? A, dam radę. No, chcę je ominąć właśnie, taki jest plan mniej więcej. U. Dobra, jak to zrobić tak, żeby go zablokować, a sam żebym się nie zablokował. Ale ci się nudzi? No. Robię coś, czego nie było, tak? Kurde, gówno mi to dało, że tak zrobiłem, tak szczerze. Dobra, zrobimy tak, że to obminiemy. Popchamy to tu bardziej. Dobra, no bo każdy wie, że tutaj wyjdzie Hagiwagi, teraz będziemy gonił, tak? Dobra, i tu, ja sobie tu wybiegnę i to go złapię i pociągnę, czy coś? Nie wiem, to zadziała? Pamiętaj, że możesz... ja mogę skakać, a on nie może, nie? Dobra, tutaj widzicie, jest Cadby, on się tak chyba nazywa. Musimy to tu wsadzić. Przestań do mnie dzwonić teraz. Cześć Hagiwagi, co tam u ciebie? To chyba nie zadziała tak, jak chciałbym, żeby zadziałało. Dobra, mniejsza. Robimy to? Jezus, boję się. Ej, tak szczerze, to na przykład jak nie wiesz, że tutaj coś będzie, to idziesz i się po prostu wystraszysz i idziesz i biegniesz dalej. A jak wiem, że on tu będzie, to się jeszcze bardziej boję, bo wiem, że będę musiał uciekać teraz.
Dobra, idę to. Dobra, nic mi to nie da, te kartony. No nie będę to odbierał teraz, bo ja robię te streamka i ten. Dobra, lecimy. What the fuck? Ładny jesteś, wiesz? Nic to nie dało. Lecimy. Oh fuck. Jezus, a jak ja bym tutaj stał, to bym mnie załapał? O fuck, nie tędy! Ja pierdzielę, dobra. Ostatnio się śmiałem z dziewczyny, jak ona to robiła. A teraz mi serce napierdziela, szybko! Dawaj. O, siema! Ej, on tu trochę wygląda jak... jakby były jakieś bajki, czy coś. Ja pierdzielę, dobra, daleko jest, mam czas. Dawaj, nie czytam czatu teraz, bo to spierdzielę. Jezus! Szybko tędy! Dawaj. Dobra, tędy. Nie tędy. O, cześć, Hagi. Na siema, miło cię widzieć. Ja pozwól, że spierdzielam. Nara. Dawaj. No, cześć, kolega, co tam u ciebie? Miło było cię poznać, wiesz? Nara! Szybko! No, ściągnij to. Gdzie on jest? Ale poszedł. Tutaj spada. O Jezus Maria, ale mi serce wali. Dobra, to jednak to nie jest aż takie łatwe, jak myślałem. Dobra, muszę teraz przeczytać czat, bo nie wiem. Źle to zrobiłeś? Co źle zrobiłem? A czy się sra? Biedny Hagi, no, siema to madama. Jest jeszcze w Elektu, czy se poszedł już? Dobra, zabiłem Hagiego Łagiego właśnie. Tak szczerze to, jak on tu zginął wtedy na początku, jak to, wiecie, oglądałem pierwszy raz, bo przyznam się, że oglądałem u najlepszego polskiego youtubera, czyli Uisamu. To ja myślałem, że on może przeżyje i że jeszcze go spotkamy w jakimś chapterze, a okazuje się, że raczej jednak nie żyje. Z tymi kartonami źle zrobiłem. Popatrzcie, tutaj jest jego krew, nie? I pan, zabawka i ma krew. Fajnie się bawią, nie? Tam są drabiny, mógłby się złapać drabiny i mnie gonić dalej. Samo, no. To jest dobry youtuber. Dobra, trochę mi podskoczyło ciśnienie. I kasetę. Idziemy ją sobie obejrzeć. Dobra, będzie ręka jakaś? Uuu, to jest ręka prototypu. 1006, no właśnie. Coordination and cooperation is evidently within his skill set. As well as the skill set of all other experiments. Ja się muszę dzika napić. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. Absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and okay, we must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of. Dobra. Mi się wydaje, że to jest ta kaseta jest nagrywana jak gościu w trakcie The Hour of Joy. Wiecie, o co chodzi? The Hour of Joy to jest ta godzina szczęścia czy tam coś. Wtedy co się zabawki zbuntowały i zaczęły zabijać wszystkich ludzi. To jest on to nagrywał właśnie w czasie tej godziny The Hour of Joy. I on coś gadał i wtedy w tle słychać, jak ludzie uciekają i się drą i tak dalej. I pewnie ludzie ginęli, a on to nagrywał, bo coś tam chciał powiedzieć. No i ktoś go złapał wtedy, chyba z Venta albo z czegoś. I nie wiadomo, czy to był Hagi Wagi, czy to może był prototyp. Wątpię, że to prototyp, bo prototyp jest takim bardziej królem. On chyba nie atakuje, on chyba po prostu siedzi w cieniu i wysyła swoich żołnierzy, że tak powiem, czyli właśnie Hagiego. Czy tam Mami Longlegs, czy inne. Co ty gadasz? Nie? A nie? No ja to tak rozumiem. Dobra, i teraz się włączyła pozytywka. No ja to tak zrozumiałem, że to tak działa. Dobra, Lux. I tu jest konik na biegunie. Dobra, tam pójdziemy w chapterze drugim. W sensie ja nie wiem. A no to tak ja tak zrozumiałem, no. No bo on tam, słychać, że z tyłu ludzie giną. A on sobie tam stoi. Jezus. No i witam, Poppy. A
Poppy, jakby ktoś chciał wiedzieć, tak z ciekawości, to jest chyba córka Eliota Ludwika, czyli założyciela Playtime Co. Czyli wiecie, to jest jego córka, tylko w zabawce. Słychać? Słyszycie? Mogę rękami jeszcze uderzyć. No, otworzyłem ci case. No i dobra, to jest tyle. To co, dzięki za streama, ja będę spadał. Ja no żartuję oczywiście. Oh, god damn. Dobra, to był tylko pierwszy chapter. Mogę to skipnąć? Coś tu się jeszcze wydarzy? Nie, nic się tu nie wydarzy. Dobra, dajcie mi chwilkę teraz.